Dzień dobry, witam wszystkich w 19 już odcinku Zagrajmy w Perihelion. Nie wiem, co jest tą grą, ale zawsze jak zasiadam, żeby ją nagrywać, to nie mogę na raz nagrać więcej niż 3 odcinków. Coś mi nie wychodzi. No ale co, opuściliśmy poprzednią kopalnię Soltomb, już ostatecznie dowiadując się, gdzie dalej należy szukać artefaktu o nazwie Strażnik. Ten artefakt ma nam pomóc pokonać nienarodzonego, naszego głównego przeciwnika. I mamy się teraz udać do fortecy, nie do tej fortecy Neonu, tylko jeszcze wcześniej do fortecy, no właśnie, do końca nie pamiętam nazwy, więc może przejdźmy na ekran mapy i tam się przekonamy. Jak się ta forteca nazywa? Na pewno mi się ją uda zaraz znaleźć. Jeżeli pójdę tutaj, to gdzie się znajdę? Patrzycie w dół, w przerażającą przepaść. Nic więcej tutaj nie ma. Także tutaj mamy miasto Midlight, w którym już byliśmy i które mnie już nie interesuje. Tutaj są północne rozdroża. Może w prawo pójdźmy, co tutaj się znajduje? Znajdujecie się na szczycie kamienistego klifu, powyżej jeziora ognistego pola, Flame Pool. I dalej. Jesteście teraz na zachodniej krawędzi wzgórz Stormthorn. No to dalej idziemy. Kontynuujecie wspinanie po wzgórzach Stormthorn, to jeszcze wyżej. Z oddali możecie poczuć już mistyczną aurę wieży Neona. Ale to nie jest ta aura, to nie jest to miejsce, do którego chcemy się udać. Nawet jeżeli teraz spróbuję, to nie powinno się udać wejść tutaj. Tak jest, nie mamy powodu, żeby wejść tutaj do środka, więc po prostu nie wyjdziemy. Za tym idzie. Teraz jestem na wschodniej stronie Stormthorn, tak? No i tylko mogę wrócić. Zatem to nie jest prawidłowe miejsce. Całe szczęście gra nie karze nas za takie marnowanie czasu w łażeniu po mapie. Tutaj jest Sandstorm Citadel z powrotem. No to spróbujmy w lewo w takim razie. Znajdujecie się na starożytnym brydżu. Starożytnym brydżu. No w sumie można to słowo tak przetłumaczyć, nie? Bridge. Znajdujecie się na starożytnym moście ponad rzeką Molten Down. Stajecie na wschodnim rozdrożu. To znaczy, że mogę pójść na dół? Mogę pójść na dół. Znajdujecie się w dolinie pod starymi i opuszczonymi wzgórzami Dewdrop. I tutaj też już nic nie ma. To jest kraniec mapy. Miejsce, w którym po prostu nie ma nic. Ślepy zaułek. A tutaj? Podchodzicie do dosyć dziwnie wyglądającej i silnie wyglądającej konstrukcji. Skrywacie waszego piaskoślizgacza pomiędzy wydmami, a potem wiślacie się z każdym krokiem, aby utrzymać koncentrację na celu waszej misji, wyprawie po strażnika, zamiast być sfrustrowanymi waszą własną wyobraźnią, która podpowiada wam, że właśnie wchodzicie wprost do paszczy lwa. Wasze uczucie niepewności nasila się, gdy zbliżacie się coraz bardziej i bardziej do tej mrocznej twierdzy zwanej Fort Nightfall. Cóż, ta nazwa nie brzmi zbyt gościnnie, ale perfekcyjnie pasuje do Lorda Dalefa, pana na włościach tej twierdzy. Co też pamiętacie z aktów kryminalnych, które studiowaliście podczas przygotowań w Cytadeli Sandstorm. Oprócz tego, że jest on bardzo groźnym mordercą oraz przemytnikiem narkotyków, jest także jednym z najpotężniejszych mediatorów Imperium. Jest on wielkim kapłanem Carnivora, szalonego i ekstremalnie złego bytu z kontinuum zmierzchu. Plotki mówią też o innych zdegenerowanych ceremoniach i okropnych eksperymentach przeprowadzanych za tymi mrocznymi ścianami, gdzieś głęboko w katakumbach.
Chryste Panie, jakie może informacji w tym opisie było? Po prostu nie wierzę. Zapiszmy grę. Tych informacji było tak dużo, że zdążyłem zapomnieć, jak się nazywa to miejsce. Zapamiętałem tylko, że jest to Paszczel 2. 14B. No, pięknie. Mamy płytki na podłodze. Chyba metalowe, które się obracają razem z nami. Nie obracają się. Nie, obracają się razem z nami. Tak, obracają się razem z nami. Teraz takie tekstury mamy na ścianach, metalowe, nie? Metalowe obicie ścian. No to musimy się teraz przyzwyczaić do tego, że się podłoga będzie obracać razem z nami, no. Wiem, że wygląda to trochę głupio, no ale zrozumcie, ograniczenia komputera są jakie są. Można w każdej chwili na razie stąd wyjść. Tylko, że w sumie po co, tak? Gra jakby tutaj nie daje żadnych możliwości, żeby coś zrobić w poprzedniej lokacji. Jeszcze tam już nic nie ma interesującego, więc nie ma sensu wychodzić, nie? Idziemy naprzód. W prawo bądź w lewo. O, i tutaj jest droga i tutaj jest droga. To chodźmy najpierw w prawo. Poziomy w tej grze są dosyć proste, także nie ma tutaj chyba szans się zgubić w nich. Do tej pory przynajmniej nie było. Wycie syren alarmowych, światła awaryjne, masywne drzwi, ciężkie kroki z każdej strony, a po chwili pierwszy z elitarnych żołnierzy strażników pojawia się, aby was przechwycić. Ale cóż to za żołnierz? Zdaje się, że Lord Dalef ma bardzo wyrafinowany gust, jeżeli chodzi o dobór swych ochroniarzy. Ci nomadcy, w pół zdziczali insektoidzi, są mieszkańcami wschodnich pustkowi, daleko za granicami Zjednoczonych Terytoriów. Niezły potwór. Spróbujmy może z nim porozmawiać. Wiedziałem, że w tym miejscu będzie dużo zabijania. Tok. Wiadomość systemu. Błąd tłumaczenia. Przełączam się na oryginalną formę fonetyczną. Mit kerestek it nio mo rult kalandok caknemi ti hostadok afonok kadzadzadzad wagi ugi hanem hat nem ast ki hiszem lord dalef egi kitsit i deges lesz. Dziwnie to brzmi to jak troszkę jak jakaś wariacja węgierskiego i może faktycznie ją jest. W każdym razie dyplomacja tutaj nie zadziała ze względu na bariery językowe. Bariery językowe prowadzą do morderstwa, zatem warto uczyć się języków. Taki wniosek można z tego wyciągnąć. Walka. Grupy wojaków są takie. Tutaj są jacyś żołnierze przeciwnika, tutaj po prawej są żołnierze przeciwnika i tutaj są żołnierze przeciwnika. Ja się znajduję w miarę dobrej pozycji, także tutaj tych mogę sobie poustawiać tak, że się powinni tutaj pozacinać przy tej ścianie. Natomiast problem będzie z tymi u góry. W każdym razie na razie się wycofam w tą stronę i przygotuję się do strzału. Tutaj mamy tą bestię czwartą, to też będę jej teraz używał. No i zobaczymy, co jeszcze się uda wykorzystać. Tutaj mamy ten granatnik, prawda? Też mogę z niego pokorzystać troszkę. Tutaj jest Field of Napalm Eruption. Tak, jak najbardziej rzucę ten czar. I tutaj też się wycofam. I jeszcze muszę poczekać oczywiście na to, co zrobi przeciwnik, tak? Bo też nie wiadomo do końca. Być może zaraz ktoś z naszej zginie i będę musiał wczytywać grę. W każdym bądź razie tutaj musimy zmienić czar na jakiś inny, select a spell. Field of Napalm Eruption. Przygotuj się do rzucania. I patrzymy, co robią robaludy. Ten gościu nawet jest podobny do tego, który był na obrazku. I nie wygląda, jakby był żywcem wycięty z aliena. Bardzo daleki zasięg mają ataku.
Tutaj mam, rzucam Field of Napalm Eruption, tak. Czy on w ogóle jest w stanie dosięgnąć? Nie jest w stanie dosięgnąć, ale... Ale prawie, także... Jeżeli rzucę tutaj, to być może dosięgnę też tego, bo to jest... On ma zasięg 5, tak? Czyli... Raz, dwa, trzy... Trzy, cztery... Zaryzykować? Tak rzucić? Raz... Dwa, trzy, cztery, ale jak rzucę tutaj, to raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Też powinno go dosięgnąć. Spróbujmy. No, witalności chłopaki mają spoko. Ten po prawej niestety nie oberwał. Przygotowujemy kolejny atak mentalny. I ten, to no właśnie ten nie oberwał, tak? Dobra, rzucaj tu. Całe szczęście Napalm Eruption działa na nich dosyć dobrze. No i teraz strzelamy karabinem. No może w tego. Współdłował niestety. Przygotujmy tutaj obronę fizyczną. I od razu atak. O nie, broń jest pusta, nie ma amunicji już. Czy mam amunicję jeszcze do tej broni? Tak, mam. Magazynek do skorpiona. Foltyn. O, strzela niby, ale wiele osób. Był atak dla wiele osób. I co, ci rezygnują z tego ataku obszarowego? Dziwne, no, ale zrezygnowali. Okej, okay, spróbujmy tutaj strzelić. No i tych załatwiłem, bardzo dobrze. No to kolejny atak mentalny. Tutaj mamy strzał z tego... z tej bestii, ale... Nie ma linii wzroku niestety. Będę musiał wyjść. Także... Przerwij atak i wychodzimy. A tutaj mamy szansę na Napalm Eruption. Jeżeli się uda rzucić tym czarem w ten sposób, to rzucaj. Może troszkę dalej jeszcze. Dobrze, to był skuteczny atak. Przejdziemy sobie troszkę w tą stronę. Jeszcze tu i teraz przygotowuj atak mentalny. Tutaj wyjdziemy i przygotuj atak zwykły. Tu nie wiem, czy będę mógł strzelić, a spróbujemy. Tak, może strzelić. No całkiem ładnie mu stamina poszła. No, przygotuj kolejny atak. Tutaj mamy atak dalej na Palm Eruption, więc możemy spróbować walnąć tego. Może tutaj? Tak, tutaj się uda. I tym sposobem ten człowiek zużył już wszystkie punkty many, więc teraz możemy co najwyżej sobie nim pochodzić i też potrenować może troszkę jeszcze koncentrację. A nie robiłem tego, skana tego, nie? Złoczyńcy, więc spróbuję przeskanować. Wybitnie dużo siły, co oznacza, że jego atak wręcz może boleć, dlatego najlepiej nie podchodzić w ogóle do nich. Natomiast z tego co widzę, coś mu zniszczyło percepcję całkowicie. Czyżby na Palm Eruption go pozbawił percepcji? I ze względu na niską koncentrację i inteligencję możemy wywnioskować, że oni nie będą mieli żadnych ataków mentalnych. A wysoką odporność na wysoką temperaturę, to też czar, który na niego stosuje, nie będzie na niego aż tak dobry. Ale jak widać ma obniżoną odporność na ataki fizyczne, to też dlatego chyba go zabolał tak mocno taki ten strzał, tak? Koniec informacji. Dobra.
Tutaj pudło. Wyjdziemy tutaj i przygotuj się do ataku. A tutaj mamy ten granatnik, tak? Tu nie strzeli, tu strzeli. Nie był to zbyt zachwycający atak, muszę przyznać, niestety. Trzeba jednak napalm rapszą stosować. Zawiódł mnie ten atak. Zawiódł mnie. Ten atak też mnie zawiódł. Wyjdźmy. Niech będzie obrona fizyczna. I tutaj jeszcze jeden napalm rapszą będzie. Uda się w to miejsce? Uda się. Zatem ten pozbawiony życia, ten też. Na jednego czar nie zadziałał. Było napisane na dole. I tutaj chyba już nie ma wystarczającej ilości punktów many, żeby strzelać dalej, więc jedyne co możesz zrobić, to sobie pochodzić teraz trochę, potrenować. Pudło, pudło i... Chyba pudło, tak. Okej, mamy atak mentalny. To jest atak właśnie Blast of Napalm Eruption. Spróbuj tutaj. Nie da się. Tutaj. Nie da się. Tutaj. Dalej się nie da. Tutaj. This is not an area spell. A, nie ten czar, nie ten czar, nie ten czar. No chyba nie ma w ogóle tego czaru, co nie? Nie, ma ten czar, Field of Napalm Eruption. Po prostu ja przygotowałem zły czar. Wyjdźmy tutaj. Teraz Midnight sobie może strzelić. Spróbuj strzelić w niego, może go zabijesz. No nie zabił. Ten się przygotowuje do ataku. Wręcz, więc trzeba go załatwić zaraz. Niestety w tego nie strzelę. Ale w tego mogę spróbować. Zabijcie go, proszę. Kiepsko. Jeszcze swojego, bo zaraz trafi. Niestety, skoro ten kolega ma taką tutaj dużą siłę ataku, to ja wybieram w takim razie tarczę, ale to jest chyba obrona przed atakiem z oddali, tak? Było napisane range defense. Nie, physical defense też, ok. Może pistoletem strzałkowym, co? Dostał, ale słabo. I to też ma taki atak zasięgowy, że trafia więcej niż jedną postać. Ta broń. Dobra, strzelę do tego z tyłu. Niestety nie trafiłeś. No, chyba czas przerzucić się na broń do walki wręcz, bo zaraz będę miał tutaj problem. Miałem nadzieję, że ten zginie, ale niestety.
ten teraz będzie też podchodził, bo już go pozbawiłem możliwości innego ataku. Nie ma już mentalnej energii, ale jeszcze będzie miał wystarczająco chyba mentalnej energii na to, żeby rzucić Blast of Napalm Rapture. Tak, dobrze. Ten otrzymał obrażenia. Świetnie. Broń jest pusta już, więc trzeba przeładować. Mam nadzieję, że znajdę amunicję w tej lokacji, bo troszkę zaczyna być chudo. No dobrze, że zdobyłeś plus 10 do percepcji. Tak, to się ci przyda. Przeciwko takiemu przeciwnikowi na pewno. No teraz pytanie, kogo najlepiej. No chyba tylko w tego mogę. To rzucaj. Zginął. Plus 10% do inteligencji, tak, za zamordowanie. Dobra, czy ty możesz w nich sięgnąć? Tym możesz. A w końcu ktoś oberwał. Broń jest pusta. I z tego co widzę, on nie ma granatów w ekwipunku? Nie ma. Nie przerzuciłem mu tych granatów. Dobra, to musimy shotgunem w takim razie strzelać. Chyba, że ma jeszcze manę na ten, na Napalm Blast. No chyba nie ma. Tutaj poczekamy. A ten przygotował ten atak, ale będzie musiał... to jest w ogóle range atak, tak? Czyli co, jak ktoś do mnie podejdzie, to nie będę mógł tego ataku stosować? Właśnie. Poza tym bardzo dużo punktów jest wymagane, żeby ten atak wyprowadzić. Punktów ruchu znaczy się, tak? No dobra, spróbujmy. Kosztem amunicji niestety mamy tutaj okazję, żeby poćwiczyć percepcję. Bone Grinder było, łamacz kości, taką broń. Fajnie. A tutaj też się przygotujemy do... Chyba ta broń jest pusta, tak? Pusta jest. Dobra, mogę ją przeładować od razu. A się chyba przygotujemy tutaj do walki wręcz. No, w tym, nie w tej turze jeszcze. Osiem punktów witalności ma. Nie wiem, jakie ma krwawienie, niestety. Pudło. Ten zginął. Został tylko jeden już. Co, nie dosięgnie go tym nawet, tak? Ach, kurde. Tym też go nie dosięgnie.
Ani tym. Uff, zaatakował maga, ale całe szczęście nie trafił go. Że kurde, tutaj czary na nich dobrze działały, ale czary się pokończyły i teraz mam problem i przedłużająca się walka jest, tak? Niestety. Pudło. I tutaj też się broń wyczerpała. Mam jeszcze amunicję całe szczęście. On ma Bone Grinder Mace, maczuga do łamania kości. W końcu jakieś trafienie. No, co? Jeszcze ma staminę. Ile mu to z tej staminy zostało? 3. O, ale paskudne krwawienie miał. Wygrałem. Ach, kurde, wygrałem. Odpocznijmy zatem. Sprawdzę jeszcze, czy czegoś nie upuścili na ziemię. No, coś się tu znajduje. Jest jakiś klucz. Klucz do komnaty dowodzenia. To tylko zabiera. I niestety tylko klucz, nie ma żadnej amunicji ani niczego innego. Będę musiał szukać. W takim razie mam nadzieję, że znajdę, tak jak mówiłem, dużo amunicji, ponieważ dużo amunicji będzie tutaj potrzebne. A tymczasem zrobimy sobie przerwę i w następnym odcinku dalsza część tej twierdzy. Do następnego.